I ten ma niby nas od bestii zbawić? Dalej. Kurwa, przynieś za nie. Powinienem zniszczyć to miejsce, jeśli chcę pozbyć się archesporów na dobre.
Hej! Dzięki za ratunek. Idź, prawda? Równy się. Rana nie była śmiertelna, ale wykrwawił się. Co my tu mamy? Ten list nie mógł się tu znaleźć przypadkowo. Ciekawe. Z tej notatki, z tego co znalazłem wcześniej, wynika, że za kłopotami winnic stoi ktoś trzeci. Muszę znaleźć miejsce, o którym mowa w listach. Założę się, że za drzwiami, które otwiera ten klucz, znajdę coś bardzo interesującego.
Nie lubisz srebra, co? Z tego listu wynika, że za sabotażami zadzonki Archesporu stał hrabia Crespi. Co muszę odpowiedzieć Matkoluje coś takiego. Liamowi. Powinienem je spalić, zanim się rozprzestrzenią. Biedny, głodny.
Do usług, jaśnie pana. Czym mogę służyć? Zaczyna mi się... Naturalnie. Mam wrażenie... Rzeczywiście, warto pójść za cios. Przydałby mi się dodatkowy stojak na broń. Znam w mieście pracownię z... Dobrze. Oczywiście natychmiast. Czy życzy pan... Zastanawiam... Och, to wszakże nie ma znaczenia. Tak. I od razu poznać... Czy życzy... Wróćmy do tego kiedy indziej. Jak najbardziej. Do usług, jaśnie pana. Zaczyna mi... Naturalnie. Mam... Zgadzam się. Zastanawiam się nad kupieniem... Doskonała koncepcja. W pańskim zawodzie odpoczynek to kwestia niezwykle ważna. Proszę powiedzieć... Dobrze. Zamów to łoże. Należy mi się chyba na stare lata. W rzeczy samej, w rzeczy samej... Czy życzy pan? Wróćmy do tego. Jak najbardziej. Cholipcia, coś mnie rwie w kulasie. Trzeba robić, póki jeszcze widno. Odważ się jakimś cholerstwem zaraziłem. Cholipcia, coś mnie rwie w kulasie.
coś wisi w powietrzu. Jak to młody i bogaty. Coś wisi w powietrzu. Odważ się, jak... Co dzień to samo pieprzone wino. Jak do tańca i do kielicha.
Pokaż, co umiesz. Proszę. Idźcie swoją drogą. Ciężko, ciężko na służbie z pustą. Takie czasy! Proszę na ciebie. Babie, to nigdy wiary dać nie można. Zapamiętaj! Rusz się! Pamiętasz mnie? Użyczyłem ci na wino. Lubieniec księżnej pani.
Zostawcie go! Ratujcie, odchodźcie! Panie! Pomocnie! On rzuca zaklęcia! Ratujcie, panie! Pomocy! Co? Przyszła ci ochota? Ratujcie, panie! Pomocy! Spędzi cię w kroczu! Ratujcie, panie! Pomocy! Zacny kawalerze, zapuściłam się na północ w poszukiwaniu ziół do nowego rodzaju wina, aż tu nagle... Spokojnie, już po wszystkim. Te huncwoty porwały mnie pewnie dla okupu, a znając problemy pana Liama, i tak nie miałby czym za mnie zapłacić. No, ale dzięki tobie już po wszystkim. Jeśli potrzebujesz jakichś ziół, to w koronacie mam duże za... Prowadź. No, i jesteśmy. Liam nie jest chyba... najlepszym gospodarzem. Stara się jak może. To nie jego wina, że na naszą winnicę spadają same plagi. Plagi? Jakiego rodzaju plagi? Ano choćby te wielkie, żółte, żarłoczne rosiczki. Strach się między winne krzaczki zapuszczać, żeby ci coś głowy nie urwało. Pokaż, co... Dzięki. Witaj, wędrowcze. Pokaż.
Dzięki. Szczęścia na szlaku! Brawo, tutaj jest całe sprawą to prostą. Awantury będą karane chłostą. Najzabawniejsze jest to, naprawdę, że oni w ten sposób do niczego nie dojdziemy. Na przykład ten mnie zależy tylko na jednym. Mistrz Wiedźmin. Znalazłem dowody na to, że kłopoty koronaty i we... Co? Crespi? Tu jest wszystko na... Rzeczywiście miał motyw. Zdawał sobie sprawę, że jeśli Vermentino i... Dlatego postanowił was skłócić. Niebywałe. O, a ja przez cały czas byłem pewien, że to sprawka Matyldy. W świetle nowych dowodów najuczciwiej byłoby, gdyby Belgar... Zaraz, czy ja... Tak, to naj... A w sumie to jeszcze nie wszystko. Doskonała wiadomość. Wiedźminie. Dołącz... Proszę państwa, naprawdę, ten... Mistrz Wiedźmi. Ta winni... Ech, jaką ma... Nie wdaję... Bywajcie. Mistrz Wiedźmin, masz jakieś nowe wieści? Znalazłem... Co? Tu jest... Że... Dlatego... Nie wy... Tak! To jeszcze... Dosk... Wiedźmin... No dobra. I nie bez pozoru chciałem oddać Belgard w ręce osoby zaradnej. Tak się składa, że od śmierci poprzednich właścicieli winnica mocno podupadła. Doniesiono mi o przypadkach śmierci wśród robotników, jak również o potworach grasujących w okolice. Zanim Zdaje się, że znowu będę miał co robić. Jeśli tylko się zgodzisz, chętnie przyjmiemy twoją pomoc. Mogę pomóc, ale nie pracuję za darmo. Nie dał. Dobrze, mamy umowę. W zasadzie to już się Kamień z serca. Biorę się do roboty.
O, wiedźmi! Co to za nie... Nie, to coś znacznie przyjemniejszego. Wyprodukowaliśmy wino, które zdaniem najlepszych sommelierów ma szansę zdetronizować Est-Est. Wiedźminie, to tobie zawdzięczamy ten sukces, więc jeśli się zgodzisz... Chcielibyśmy mu nadać twoje imię. To jak mamy je nazwać? No to może... Rzeźnik z Blaviken. Mocna nazwa. Podoba mi się. Jeśli się zgodzisz, co jakiś czas przyślemy ci kilka butelek do domu. Jestem zaszczycony. Dziękuję. Nie, to my dziękujemy. Bądź zdrów, Wiedźminie. So light, I'm just by.